Cześć, witam Cię w instrukcji obsługi modeli Bernina 1, 3 i 5. Oczywiście między jedynką, czyli modelem najniższym, a piątką będziemy mieć masę różnic, jeśli chodzi o udogodnienia. Jedynka to maszyna najbardziej podstawowa, przeznaczona do takiego domowego, sporadycznego, prostego szycia, jakichś drobnych poprawek, przeróbek. Piątka to już, jak ja to mówię, taka pełnoprawna, solidna maszyna mechaniczna. Teraz zapraszam Cię do zapoznania się z Twoją nową maszyną. Omawianie maszyny zaczniemy od zapoznania się z jej obudową i funkcjami, które znajdują się w tym modelu. Docisk jest możliwy do wyregulowania w wartości od 1 do 3. Krok pierwszy, przypomnę, odkręcasz śrubę, krok drugi, odkręcasz regulację docisku stopki i suwasz do boku te pokrywę. Jeśli ustawimy na tym pokrętle wartość 0, maszyna będzie szyła w miejscu. Wartości długości między 0 a 1 są zarezerwowane dla obszycia dziurki. Jeśli chodzi o trzpień pionowy, to zakładasz sobie ten element w to miejsce, przełożyć tę nitkę przez ten haczyk. Generalnie interesuje nas linia, która jest przerywana. Następnie od tego haczyka idziesz do naprężacza. I tutaj jest narysowane, że nitka ma przejść od tej strony, tu, od tej strony, zakręcić i pójść sobie tam. Do dołu. Więc robimy po pewnym czasie, jak ta nitka się zamocuje, zatrzymujesz się i przycinasz tę nitkę, którą do tej pory trzeba było trzymać. Przed nawleczeniem oczka w igle musimy jeszcze nitkę zaczepić o ten haczyk. Przeprowadzasz nitkę między drucikami. Następnie nawlekacz wraca do góry, Ty już puszczasz tę nitkę, ręce się uwolniły. Przed startem zawsze upewnij się, że masz wybrany ściek, czyli chcemy potestować, chcemy wykonać pierwsze przeszycia, więc ustawmy sobie ściek prosty. Ustawmy sobie na pokrętle gęstość dla ściegu prostego w okolicach 3. A teraz chciałabym Ci jeszcze pokazać, jak wykręcać igłę i jak wymieniać stopkę oraz jak odkręcać płytkę ściegu. Czyli tutaj wszystkie te elementy, one się wypinają, możesz odpiąć je w ten sposób. Tutaj znajduje się dźwignia, która po naciśnięciu zwolni mechanizm trzymający stopkę. Zwróć uwagę, że w tym miejscu jest wyżłobienie, a stopka z kolei ma taki wałeczek. Myślę, że po obejrzeniu tej instrukcji obsługi sprzęt, który masz przed sobą, nie jest już straszny.